Pamiętam, że kiedy 4 lata temu przyszedłeś do PiS z projektem Wszystko, to wydawało się to bardzo trudne do zrealizowania. Wszystkim chyba. A teraz film jest gotowy i będzie w kinach. Czy sam jesteś trochę zaskoczony tym sukcesem? Z jednej strony jestem zaskoczony, że się udało i też, że udało się aż po tak długim okresie czasu. Ja muszę powiedzieć, że wierzyłem w to od początku, chociaż tak naprawdę dopiero z czasem, kiedy ten film już był realizowany, kiedy już media się tym interesowały, poczułem, że naprawdę mogę z tym filmem wejść do kin. Na początku chciałem po prostu zrobić ten film dobrze, w profesjonalnych warunkach i dlatego potrzebowałem tych pieniędzy, o które prosiłem internautów i tych, które dostałem od Instytutu. Także myślę, że tak, że jest to dla mnie jakimś zaskoczeniem, że udało się aż tyle zrobić. Film wchodzi do kin w całej Polsce, mam nadzieję, już 8 kwietnia. I to jest ważna informacja, że on nie będzie sam. To jest film krótkometrażowy, trwa 15 minut. Będzie pokazywany jako dodatek do szwedzkiego filmu Miss Kiki. Widz, kupując jeden bilet, otrzyma dwa filmy. Zarówno ja, jak i Marek Poznerowicz, właściciel firmy Spektator, chcielibyśmy, aby ten sposób stał się standardem, może nie w kinach komercyjnych, ale w kinach studyjnych, aby widzowie chodząc na film mogli oglądać produkcje młodych polskich twórców, filmy zarówno fabularne, jak i dokumenty, animacje. Myślę, że tego brakuje, myślę, że to też byłaby szansa dla tych młodych twórców na pewne takie zaistnienie w dystrybucji kinowej, na zderzenie się z widownią, bo czuję, że tego brakuje na przykład w szkołach filmowych. No i z tego, co widzimy, jest zainteresowanie na rynku, że widzowie są tym zainteresowani. Największy problem jest w kinach, to znaczy kina podchodzą trochę niechętnie do tego, no bo to im wydłuża seans, przez to tych seansów może być mniej, wszystko się rozbija o koszty, chociaż czuję osobiście, że to jest bariera bardziej psychologiczna niż ekonomiczna, dlatego że nasz pakiet w sumie trwa 100 minut. Wchodzą filmy dłuższe, wchodzą filmy, które same trwają 2 godziny, 2,5 i są pokazywane. Dlatego staramy się przekonać kina, że jednak warto, że jest zainteresowanie i że to jest coś nowego, coś świeżego, co dodatkowo może przyciągnąć ludzi do kina, no bo w tym wypadku są to dwa filmy i widz, który czuje, że dostaje coś dodatkowo, może też jest bardziej zmotywowany, żeby wydać te pieniądze na bilet. Ja założyłem nową stronę chcezobaczyćwszystko.net, gdzie po prostu proszę ludzi o wpisanie się na listę, jeśli chcą zobaczyć ten film. I w chwili obecnej jest to ponad 7700 osób zdeklarowanych widzów, które chcą zobaczyć ten film w kinie w swoim mieście i my, mając tę listę wspólnie z dystrybutorem, negocjujemy z tymi kinami, pokazujemy im, że w tym mieście aż tyle ludzi chce ten film zobaczyć. Myślę, że to jest ważna karta przetargowa, także namawiam do wpisywania się na stronę chcezobaczyćwszystko.net. To może bardzo pomóc nie tylko temu filmowi, ale także kolejnym. Powiedz, a co z perspektywy czasu wydaje ci się najtrudniejsze w tym, co robię? Bo to 4 lata trwało. Tak, to trwało aż 4 lata i myślę, że to jest tak 4 razy za długo jak na taki krótki film. Ja już bym chciał zrobić coś kolejnego, ale cały czas niestety siedzę w tym temacie. Najtrudniejsze wydaje mi się, patrząc teraz na te 4 lata, po pierwsze zebranie środków finansowych na produkcję tego filmu, a po drugie przekonanie czy to dystrybutora, czy kin, żeby ten film pokazywano. To były takie dwa długie etapy, każdy z nich trwał 2 lata, bo ja już ten film miałem zrobiony 2 lata temu i tak co kilka tygodni starałem się zainteresować kolejną firmę dystrybucyjną, żeby to pokazywała. I nic z tego nie wychodziło, dopóki Marek Poznerowicz, który jako kierownik laboratorium bardzo pomógł mi na etapie produkcji, nie założył własnej firmy dystrybucyjnej. Wtedy wiedziałem, że no kto jak nie on, że tutaj to się musi udać. No i udało się. Więc najmniej problemów miałem z samym procesem twórczym, z pisaniem scenariusza, chociaż też trochę trwało i poprawialiśmy go jeszcze w szkole, ale myślę, że te procesy trwały normalnie długo, a proces finansowania i zbierania środków finansowych i proces szukania dystrybutora trwał ekstremalnie długo i dlatego te problemy tak bardzo urosły do największych. No, ale taki nietypowy projekt. I obiecałeś, pamiętam, że obiecałeś ludziom, którzy wpłacą pieniądze, że będą w napisach końcowych. Czy utrzymujesz tą deklarację? Ja ją utrzymałem już dawno, bo te napisy końcowe były skończone wtedy, kiedy cały film, czyli prawie 2 lata temu. I rzeczywiście jest 668 nazwisk w napisach końcowych i one trwają przez to o 1,5 minuty dłużej niż normalne napisy. Ja też obiecałem jeszcze jedną rzecz, że każdy dostanie płytę z filmem i już się ludzie denerwują, gdzie jest ta płyta, bo minęło tak dużo czasu, więc ja wszystkim, którzy do mnie piszą, odpisuję, że proszę jeszcze o trochę cierpliwości i że płytę będę wysyłał zaraz po etapie dystrybucji kinowej. No, gdyby ten film wyszedł w Polskę, to on już byłby w internecie i myślę, że wtedy nie byliby zainteresowani ani dystrybutorzy, ani kiniarze, ani sami widzowie, bo ten już każdy by go widział. Pomogli ci nie tylko internauci, ale też firmy branżowe i część ekipy pracowała za darmo albo za niskie stawki. Czy
to jakoś wpłynęło na ciebie, zmobilizowało cię, żeby ten film, wiesz... Lepiej zrobić. Ja od początku się czułem bardzo dobrze przygotowany, może dlatego, że miałem dużo czasu. I zrobiliśmy razem z operatorem storyboard, zrobiliśmy też coś, co mi bardzo pomogło, a co jest rzadko praktykowane. I co jest takim rozwinięciem zdjęć próbnych, bo my zrobiliśmy cały film wcześniej kamerą cyfrową z aktorami w lokacjach, bez kostiumów, bez światła. Zajęło nam to 2 dni. No i mieliśmy taki film nagrany już 2 tygodnie przed zdjęciami, zamontowaliśmy go. Oczywiście okazało się, że jest dużo rzeczy niedobrych do poprawy i to mnie, myślę, uchroniło bardzo na planie przed pewnymi rzeczami. Też miałem zaplanowane dokrętki i przekrętki, w razie czego jedną scenę przekręcaliśmy. No ja byłem producentem tego filmu, więc miałem ten komfort, że mogłem robić, co chciałem. Jak nam brakowało taśmy, to dokupywaliśmy taśmę. I jakby wszystko było podporządkowane temu, żeby zrobić jak najlepszy film. Większość ekipy to byli młodzi ludzie, debiutanci. Wszyscy właściwie kierownicy pionów to pierwszy raz robili film w takich warunkach. Ja też pierwszy raz miałem aż tak dużą ekipę. Oczywiście pracowały przy tym filmie osoby bardziej doświadczone, które brały za swoją pracę pieniądze, ale to byli głównie technicy i musieliśmy takie osoby mieć, no bo potrzeba jest techników w filmie. No i była to praca po kilkanaście godzin dziennie, mieliśmy dużą frajdę, ale też ja cały czas czułem, że wiem, co robię, że nie było takiego poszukiwania na planie, że byliśmy na tyle przygotowani, że wiedzieliśmy, co chcemy uzyskać. A powiedzmy coś o filmie. To jest historia miłosna, ale powiedziana trochę ironicznie, jak sam mówisz. To jest takie zderzenie się bohatera, jego wyobrażeń z rzeczywistością, jeśli chodzi o kobiety, tak? Czy to jest trochę autobiograficzna historia? Nie autobiograficzna, bo w moim życiu to się nie wydarzyło, ale bardziej autotematyczna. To znaczy, ja w ten sposób patrzyłem na świat, będąc właśnie w liceum, na początku szkoły filmowej i miałem taki sam problem. To znaczy, była dziewczyna, w której ja byłem bardzo zakochany, a ona w ogóle nie zwracała na mnie uwagi i ja spędzałem dnie na myśleniu o niej i na cierpieniu. I stwierdziłem, że któregoś dnia stałem przed lustrem i myślałem to, co bohater główny w moim filmie myśli z tym przed lustrem, po czym doszedłem do wniosku, że z tego mojego cierpienia nigdy nic nie wyniknie i że w takim razie może warto zrobić film, żeby chociaż to się na coś przekuło. No i usiadłem do komputera, zapisałem te wszystkie moje myśli, wylałem jakby wszystko, co mnie bolało na ekran komputera. Zaczęła się jakaś historia z tego kształtować. Teraz chcesz się zająć produkcją bardziej, czy reżyserią? W którym kierunku będziesz szedł? Plan na najbliższe miesiące to jest scenariopisarstwo. Ja studiuję teraz na 2. roku zaocznie w szkole filmowej w Łodzi. Zajęcia odbywają się w Warszawie. No i ta szkoła znów mi otwiera głowę i uświadamia, że wielu rzeczy jeszcze nie wiem. I myślę, że czuję się sprawnym reżyserem, sprawnym rzemieślnikiem na planie, bo mam też doświadczenie już oprócz tego filmu w telenoweli. Miałem szansę reżyserować kilka odcinków, też ogromna lekcja. I stwierdziłem, że to, czego mi brakuje najbardziej, to właśnie umiejętność napisania dobrego scenariusza. I chciałbym taką umiejętność posiąść, nawet jeżeli miałbym nie pisać sam dla siebie tekstów, to jednak pewna analiza utworu, jakim jest scenariusz i umiejętność wychwycenia pewnych rzeczy jest bardzo potrzebna. Dlatego studiuję teraz właśnie nie ten kierunek. Chciałbym jeszcze zrobić może ze 2 krótkie filmy, zanim będę myślał o czymś dłuższym, bo czuję, że jeszcze sporo mi brakuje i że jeszcze muszę przejść pewien etap. Więc to jest mój plan na najbliższe miesiące. No mam nadzieję, że wakacje uda mi się nakręcić taki film Dziewczyna z bagażnika. Już zacząłem go pisać bardzo dawno, po czym poszedłem do szkoły i tam mi wytłumaczyli, że wszystko jest źle. Więc teraz sprzymierzam się do tego, żeby złożyć go jeszcze raz i mam nadzieję, że teraz to będzie dobry scenariusz, że właśnie siłą tego kolejnego filmu będzie przede wszystkim scenariusz. Już nie chcę robić żadnych akcji, nie chcę go robić na taśmie. Myślę sobie o takim właśnie kameralnym filmie, tylko ja i trójka aktorów. No i ta ekipa techniczna minimalna, ale jakby scenariusz i gra aktorska i tu chciałbym rzeźbić w tym kierunku, a trochę odłożyć na bok te wszystkie techniczne gadżety i te marketingowe akcje.